masce, ale... To na 12, no jak... No, prosimy. Tak? No sam chciałeś. Nasze dlatego, że to będzie piosenka o takim, o papieżu ludowego bluesa, który się nazywał Huey Ledbetter, a miał pseudonim Ledbetter, czyli ołowiany brzuch, słynął z niesamowitego temperamentu, który objawiał się w zdolności wpadania w kłopoty. Ledbetter odbywał dwa wyroki za jeden wyrok za zabójstwo, drugi za usiłowanie. Z pierwszego pierwszy pobyt w obozie pracy skończył się tak, że więzienie odwiedził gubernator stanu Louisiana Pat Neff i Ledbetter zaśpiewał mu piosenkę o tym, że tam czeka na niego słodka Marysia i panie gubernatorze, zlituj się pan nade mną i puść mnie do domu, ja muszę wrócić do tej Marysi. No i rzeczywiście został ułaskawiony. Potem odsiadywał wyrok za usiłowanie zabójstwa i do więzienia, do obozu pracy trafił taki amerykański badacz kultury ludowej, profesor Alan Lomax. I dzięki jego wstawiennictwu Ledbetter znowu wyszedł na wolność i w ogóle. I Ledbetter był znany z tego, że znał tysiące piosenek najróżniejszych, tam blues, gospel, pieśni pracy, piosenki dziecięce, piosenki pornograficzne, piosenki religijne i w ogóle wszystko śpiewał. I sobie pozwoliłem napisać swój tekst do jego, do pieśni, która jest jakby chyba najbardziej znaną z jego repertuaru, czyli gdy my